Cześć, witajcie. Dzisiaj jesteśmy na spławikowych łowach na pobliskiej rzece Kieleckiej, na Czarnej Nidzie. Połowimy na przepływankę. Mamy 27 marca, także wczesna wiosna. Spróbujemy połowić płocie, jelce. Być może trafią się jakieś leszcze. Co prawda nie ukrywam, że jestem przygotowany troszeczkę na większe ryby, aczkolwiek nie będę zapeszał, bo to różnie bywa z tymi większymi rybami. Przygotowałem sobie zanętę leszczową. Przygotowałem jej dosyć dużo, ale tyle miałem, tyle zrobiłem. Wymieszałem ją z gliną. Nie wiem, może tu będzie widać tą nętę. Wymieszałem ją z gliną argillą ciężką. Tu uciąg nie jest zbyt duży, aczkolwiek chciałem dociążyć tą zanętę. I pomieszałem to w stosunku jedno opakowanie gliny, jedno kilogramowe opakowanie zanęty. Tej zanęty, żeby było sporo, ponieważ będę łowił na taką przepływankę, wypuszczając zestaw nieco dalej, także zależy mi na tym, żeby tej zanęty troszeczkę było rozmytej, te drobinki, żeby się gdzieś tam unosiły i osadzała się w takich, ta zanęta w takich multkach. Do tego dodam do zanęty dodam ćwiarteczkę pinki, pinka martwa, a mrożona 3 dni, także nie ma obawy, żeby ożyła. I dodam odrobinę kasterów. A miałem trochę robaków, które się przepoczwarzyły, także super się składa. No tylko trzeba pamiętać, żeby oddzielić sobie te kastery pływające od tonących, aczkolwiek ja dałem kilka pływających, żeby po prostu one mi się gdzieś tam unosiły i wypływały z tych kul. Dobra, mieszankę jeszcze dowilżymy i zaraz będziemy nęcić. Kule mamy ulepione, tak wyglądają. Zrobiłem 10 kul. Trzy pierwsze sklejone z takiej zanęty, tak zwanej Anshiano, to tak mówię, taka półsucha zanęta, która ma natychmiast zapracować. Reszta dowilżona, doklejona bentonitem, żeby długo stała. Także zaczynamy nęcić. Zobaczymy, co z tego będzie. Miejsce polecił mi Mariusz, stały bywalec na tej rzece. Ja tutaj bywam dość rzadko i spławik to nie jest jakaś moja, że tak powiem, metoda, w której czuję się bardzo mocny. Aczkolwiek nie mogę powiedzieć, żebym był jakiś kuleczki lądują w łowisku. No, po takim bombardowaniu chwilę trzeba odczekać i przystępujemy do łowienia. Przygotujemy sobie tutaj przynęty, żeby już nie chodzić. Na dzisiaj sobie przygotowałem ochotkę, białe, pineczkę i czerwone robaczki. Zobaczymy, jak to się będzie, co to się będzie działo.
Trochę się muszę oswoić z tymi kamerkami, ale myślę, że jakoś da radę. Pierwszą rybę weźmiemy w zasadzie od razu. Niewielki tleń. Także wędkowanie zaczęło się dosyć optymistycznie. Zobaczymy, jak będzie dalej. Głębokość łowiska to jakieś 1,5 metra. Zestaw mam troszkę przegruntowany, żeby no, przypon cały idzie pod dniem. Obciążenie, ten paciorek ze śrutem czasami o dno zahacza. No tam już troszeczkę wypłyca nam miejsce, to już bardziej zahacza, ale dno jest tutaj czyste dosyć. To czasami warto przepuścić mimo. Naprawdę rzeka jest dosyć niepozorna, ale ja tutaj często wiosną chodzę z muchówką na takiej mega niskiej wodzie, za kleniami, zajęcami, zajęciami, to czasami widuję takie ryby, że to przeczy wszelkim regułom po prostu. Wygramy z pławikiem, a tutaj nie wiem, czy on nie jest za lepszy. Ale na razie się wchodzi na taki lekki jest. Ja podam 3 pinki na haczyk. Dobrze, że są już ryby, drobne po drobne, ale o, trudno się spodziewać, żeby były duże po takim bombardowaniu kulami, ale to jest dobry prognostyk. Małe, ale mam nadzieję, będą większe. Jeszcze blisko mi się zaczyło. Tu jest główne mrynne, ale nic nie chcę. O, proszę bardzo.
kolega płynie, bobr. Bubr, przepraszam. Mam nadzieję, że go nie złożę. Ale nie dobrze, nie lubię bobru w łowisku, bo płoszą ryby. Tam tak mi się wydaje. Na razie brak większych ryb. Jelce, płocie, jeden chlebik. I to też nie ma jakoś specjalnych brań, sporadyczne branie. Tutaj na to miejsce jest troszkę późno. Jelec. Tutaj jest bardzo dobra taka wczesna wiosna, początek marca. Zaraz jak tylko śniegowa woda zejdzie, to jest super wędkowanie. No ale ja, jak się nie ma czasu łowić wtedy, kiedy trzeba, się łowi wtedy, kiedy człowiek musi. No, a ryby różnie do tego podchodzą.
Bardzo ładny jelec. Niedługo będę się musiał zbierać, a teraz mi właśnie ładnie ryby weszły. W zasadzie każde przepuszczenie to coś tam się dzieje. Niestety dużych ryb nie ma, są głównie jelce, przede wszystkim jelce. No ciężko mi powiedzieć, dlaczego nie ma. Nie trafiło się nic grubszego typu leszcz, jaś, świnka. Raczej przeważają te ryby drobne, ale zabawa super. Zabawa super. Najgorsze jest to, że muszę niebawem się zawijać do domu. Czyli w zasadzie ryby weszły po 2 godzinach. Tak. Och, jest. Ryby weszły po 2 godzinach, tak, że tak powiem, dobrze. Jeszcze raz tylko donęciłem 2 kulkami. Kilka spostrzeżeń. Brania mam w 2 miejscach. Albo jest to dosłownie 1 metr za kulkami. 2 metry za kulkami. Ewentualnie już pod sam koniec na rozmyciu. Czyli ryby ewidentnie stoją w zanęcie i żerują. Łowię albo na jednego grubego, białego robaka, ewentualnie na 4 pinki. Myślę, że jakbym łowił delikatniej, z mniejszym hakiem, cieńszą żyłką, 1 pinką, to tutaj w zasadzie można by nałapać wór tych jelcy, ale no ja tutaj próbuję cały czas jeszcze złowić coś większego. Jednakże dzisiaj chyba nie będzie mi to dane. Na tym zestawie sporo mi się zdarza puszczeń takich, gdzie są takie delikatne przytopienia. Myślę, że tutaj delikatniejszy zestaw i 1 pineczka załatwiłyby sprawę. No ale to... O! O, o! Mamy chyba przyłów ciekawy. Tak, sandacz. No to ciekawie się zapowiada ten hol. No to się wiosną to zdarza właśnie. Spróbujemy go tutaj trochę sposobem wyjąć, bo myślę, że tutaj są zaczepy, ale tak łatwo to nie będzie.
No nic. Poczekamy. Po zacięciu wynurzyła się taka ogromna paszcza. Ale właśnie to się zdarza o tej porze roku, także to mnie jakoś specjalnie nie zdziwiło. Nie jest duży taki, koło 50 kilku centymetrów, no ale jednak na takim zestawie to ciężko cokolwiek tutaj. Patyki są. No. O kurde, felek poszedł. Nie udało się go wyjąć. A, trochę zaryzykowałem, wypiął się. No ale nic, bywa i tak. No to był ciekawy przyłów. Sandacz, ale po... No, przy podebraniu w zasadzie się spiął. Nie chciałem go jakoś tam długo holować i męczyć, tylko jakoś tak podstępem zagarnąć w podbierak. No ale super, nic mu się nie stało w zasadzie. Haczyk mu się wypiął. No na tej rzece często się zdarza właśnie o tej porze roku, że się trafiają właśnie sandacze na przepływankę. Ten nie był jakiś duży, myślę, że taki 65 cm. Ale trafiają się ryby 80 nawet plus. Także... Tak to bywa. No ale jakieś emocje były. Wielczyk. Skończyliśmy wędkowanie. Ta kamera stacjonarna mi się trochę rozładowała. Tutaj ryby dzisiejsze, głównie jelce. Głównie jelce. Jest jeden kleń. Niezbyt duży. I kilka płoci. Z takich większych rybek to taka ładna płoć. No ale nie było niestety leszczy, z których słynie tutaj ten odcinek. Klenik. Uwalniamy rybki i uciekamy.
także no, wędkowanie całkiem udane, trochę zabawy, ryby może niewielkie, jedna przygoda z sandaczem około 2-kilowym, który tam spadł przy odebraniu. No nic, leszcze może następnym razem. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.